Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. W tych mistrzostwach pan jest takim człowiekiem, który wchodzi w kryzysowych sytuacjach, ratuje drużynę. W meczu z Rosją to nie było potrzebne. Chyba zanosi się, że w meczu z Niemcami też nie musi być koniecznie potrzebne. Nie jestem wróżką, więc wróżyć nie mam zamiaru. Czeka nas półfinał, bardzo trudny mecz, jeżeli chodzi o sferę emocjonalną, psychiczną. Nikt nie będzie chciał w tym meczu przegrać i zrobi wszystko, aby do tego nie dopuścić, więc momentów kryzysowych może być wiele. Fizycznie wyglądamy lepiej od Niemców. Czy to właśnie psychika tutaj może zadecydować? Na tym etapie turnieju już będzie decydowała tylko i wyłącznie psychika, ponieważ każdy zbierze się w sobie, nawet jeżeli będzie miał w cudzysłowie urwaną nogę, rękę, i tak będzie grał. Świetnym przykładem jest chociażby Brazylijczyk Murillo, któremu właśnie to się stało. Ma bardzo poważne problemy zdrowotne, ale na najważniejszy mecz decydujący o ich awansie do czwórki wyszedł, zagrał, zaatakował co prawda dwa razy, ale dwie najważniejsze piłki skończył. I teraz te mecze będą wyglądały właśnie tak samo. Właśnie, urwane ręce, urwane nogi. Co ze zdrowiem Michała Winiarskiego? Czy on będzie mógł zagrać? Bo to no, w zasadzie, jeśli chodzi o zdrowie, jedyny taki nasz znak zapytania. Nie jestem lekarzem, więc się na ten temat wypowiadać nie będę. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.